Co by się stało, gdyby Messi wrócił do Barcelony? Sprawdźmy to. Oczywiście standardowo tworzymy naszego zawodnika. Jakże inaczej możemy go nazwać jak Matthias de Boer? Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, a możecie płacić przelewem, blikiem albo paysafe cardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym WAHU macie 5% taniej, a link do strony macie w opisie. Jest już Matthias de Boer jako bramka, żeby jak najmniej ingerować w to, co się dzieje, bo tym razem wrzucimy sobie, słuchajcie, naszego Matthiasa de Boera do Barcelony. Proszę bardzo, FC Barcelona. No i sprawdzamy, czy wygrają Ligę Mistrzów w końcu, czy nie wygrają, czy wygrają Ligę, czy nie wygrają. Myślę, że możemy sobie zrobić jakieś 3, maksymalnie 4 sezony, także łapkę w górę oczywiście, jeżeli ci się materiał spodoba. Linki w opisie warto sprawdzać. Warto też sprawdzać nowy kanał muzyczny. Zapraszam każdego, kto ma ochotę muzykę fajną zobaczyć sobie. Bardziej posłuchać niż zobaczyć, ale dobra, nieważne. Na początek standardowo pół sezonu sobie przesymuluję. Jak to wygląda w składzie? Proszę mi to pokazać najpierw jeszcze. Dobra, nie sprawdzę jednak, bo nie da się tego gdziekolwiek znaleźć, ale ustawiłem to tak, żeby Messi grał w podstawowym składzie na samym starcie, jakby nie, że ustawiłem go tam na prawego skrzydłowego, Lewandowski na środku został, nie zmieniałem nic formacji i tak dalej, tylko Messiego po prostu wrzuciłem na pozycję prawego skrzydłowego. Symulujemy standardowo, jak mówiłem, pół sezonu, no może trochę więcej niż pół i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, jesteśmy jakoś po połowie sezonu i w lidze pierwsze miejsce, żadnej porażki. No, no, efekt Messiego chyba zadziałał, tak? Dobrze, powiedziałem połowa sezonu, no równo połowa sezonu, 19 meczów zagranych, jeszcze przecież grali w Lidze Mistrzów, to możemy sobie to sprawdzić, puchary sprawdzimy na koniec. Czy wyszli z grupy? No wydaje mi się, że wyszli. Wyszli z grupy z którego? Z pierwszego miejsca, jedna porażka, pewnie z Bayernem przedłużyli, ale Bayern z grupy nie wyszedł. 1/8 finału z Borussią Dortmund gramy, więc powinno być dobrze. Jeszcze na szybko sprawdźmy oczywiście statystyki zawodnicze. Królem strzelców aktualnie Griezmann, ale Lewandowski miejsce trzecie z 10 bramkami, Messi siódme z bramkami 9, no asystami też Messi się niestety no nie popisał za bardzo. No ale 4 asysty, 12 miejsce, tragedii nie ma, nie? Tragedii nie ma. Lecimy do końca sezonu i wszystko sobie posprawdzamy na sam koniec. Wszystkie puchary, wszystko, wszyściu. Koniec sezonu, widzowie. Czy Barcelona z Messim wygrała La Ligę? Wygrała La Ligę. Z jedną porażką, w ogóle fun fact, patrzyłem na ten, przez chwilę do symulacji, i przegraliśmy z Majorką, która miejsce ma 14, przepraszam, więc jedna porażka z Majorką, tyle zauważyłem. Ale teraz, Supercopa wygrana Realu Madryt, my tu nawet, aha, graliśmy, przegraliśmy z Betisem, dobra, Copa de España, czy wygraliśmy? Sevilla, czy gdzie my odpadliśmy? Czekaj, 3-1 w 1/16 z Celtą Vigo, aż mi ten, zakrętkę od baterii. Pazie odpadła, ale dopiero w 1/16. No a Champions League? Jak w Champions League? O, Liverpool wygrywa z Realem. Półfinale nas nie by... To my odpadliśmy z tą Borussią Dortmund? 3-3. Borussia wygrała w karnych. No, nieźle. Ale dobra, no czas na klasyfikację strzelców. Może tutaj Messi się popisał. No popisać się? Delikatnie popisał, ale nie miał szans. 27 bramkami Rodrigo. Ile nastukał? Messi 19. Lewandowski miał więcej wcześniej od Messiego, tylko gdzieś tam tutaj zaniknął. Czy kontuzję złapał? Nie wiem, nie wiem. No zaraz to sprawdzimy. Asysty, no Messi dopiero 9 miejsce z 7 asystami, ale sprawdźmy ile ma overalla. Oraz przy okazji jakie transfery zostały zrobione. No Messi dalej 90 overalla, jeden z najlepszych na świecie. De Jong kluczowy, Ter Stegen, jest Pedri, jest Kessie plus 2 overalla. Griezmann, ej czekaj, czekaj. Griezmann to chyba sobie do Barcelony wrócił, ale no dobry wybór chyba, dobry wybór, bo Lewandowskiego już nie ma. No tak, no to by się zgadzało. Fati wypożyczony, Trincao wypożyczony, Łobaben, co tu się... Czemu tu nie ma Lewandowskiego już? Halo, co to ma być? No ale dobra, no efekt Messiego, może stwierdzili, że skoro mają już Messiego, to lewego nie potrzebują, więc sprawdźmy jak sobie poradzą z Messim, ale bez lewego już tym razem. Ej, patrzcie to, nie? Tu normalnie sobie Gerard Moreno stoi napięty, ja sobie akurat kolkę piłem i to zauważyłem. Stoi Gerard Moreno normalnie napięty, a tu mu pół prawego suta ucięło ręki, nie ma, jedną ręką statuetkę trzyma, no. Nie no, co mnie rozbawiło fest. Koniec drugiego sezonu, widzowie. No ciekawi mnie jak sobie poradziła Barca w lidze na samym początku. A, to już mamy...
To już mamy UEFA Champions League, który finał przegraliśmy z Liverpoolem w karnych 5-4. Ajajaj, no ajajaj. Tu z Bayernem wygranko, z West Hamem wygranko. Z kim jeszcze mieliśmy wygranko? Z Milanem mieliśmy wygranko. W grupie pierwsze miejsce, jedna porażka, ale trzecie miejsce w lidze. No trochę daleko, zważając na to, że poprzedni sezon tylko z jedną porażką. Teraz porażek aż 5. Strata do Realu, no 7 punktów. Super Copa jak tam? Chyba też przegraliśmy, co? No właśnie, no i z Realem. 1-0. A Copa de España, Real Betis wygrał z Realem. A my gdzie? My gdzie? Co? Znowu odpadliśmy gdzieś nie wiadomo gdzie? Sevillą 3-2 w 1/16. No, trochę daleko, nie powiem, że nie, ale jeszcze król strzelców, no już widzę, że nie. Depay 30 bramek, Osimhen 30 bramek, ale czekaj, w Jerez Messi, halo. Asysty, Messi, gdzie Messi? W Jerez Messi. Nie gadaj, że ściągnąłem Messiego do Barcelony tylko po to, żeby go sprzedali po 2 latach, tak samo jak sprzedali Lewego. Czekaj, to jest zespół. No, od tego sprzedali. Nie sprzedali. Dobra, już myślałem, że go sprzedali, nie? Bo nigdzie go nie było, ale no ma kto grać. Jest Osimhen, jest Messi, jest Torres. Torres już 87 overola, Dembele, Fati 85, ale no Messi kluczowy, jakoś mu coś mu chyba nie idzie, nie? Dobra, no to jeszcze jeden sezon, zobaczymy czy ostatni, czy przedostatni. Trzeci sezon za nami. I pytanie, jak poradziła sobie Barcelona z Messi? No, UEFA, co? UEFA Europa League z Realem Madryt? Nie. To my w Champions League odpaliśmy w grupie, tak? Czekaj, no. Z Freiburgiem, Jezus Maria. No i co, Europa League? Doszliśmy do finału i nie wiem. Znowu z Realem dostajemy po dupie. W ogóle z Bragą Real ledwo wygrał, nie? 5-4 w 2 meczu, a my przegrywamy znowu w karnych. Wcześniej z Liverpoolem Champions League finał, a teraz finał Ligi Europy. No ale teraz przynajmniej mniej brakowało do majstra, nie? 4 punkty. Ale Super Copa, a znowu wygrywa Real. I znowu przegrana z Realem, znowu w karnych? No, nie wiem, to jest niemożliwe. No chociaż Puchar Hiszpanii, Copa de España, wygrana z Realem Sociedad. A z kim odpadł Real Madryt? Teraz to mnie to podwójnie ciekawi. Oj, coś wcześniej odpadli z Realem Sociedad. O, akurat my z nimi wygraliśmy. Ale czy Messi coś nastrzelał, czy Gerard Moreno w Sewilli, Vinicius w Real 24, Osimhen przeszedł do Atletico, poważnie go do Atletico sprzedali, co to ma być? Griezmann też już powrót do Atletico zaliczył, a u nas Torres tylko 15 bramek, De Jong 10 i Fati 10. No nikt jakoś mega dużo nie nastrzelał, a może asyst mieli więcej? O, tu Tchouaméni z Realu do Barcelony, lol, 9 asyst, Torres też 9, ale no Vinicius już zgarnął tutaj, można powiedzieć, 2 pieczenie na jednym ogniu, bo nie dość, że król strzelców to król asyst. Ale czy jest jeszcze u nas w klubie Messi zespół? Proszę bardzo, jest Messi, czy Messiego już nie ma? No, na pewno overall mu spadł, jest, kontrakt wygasa za miesiąc, nie przedłużyli z nim, więc chyba to jest idealny czas, żeby skończyć ten odcinek. 3 sezony, no finał Champions League, finał Ligi Europy z Messim, Lewandowski sprzedany, jakieś strasznie dziwne ruchy, bo na przykład tutaj mamy Casemiro, Botmana, Upamecano, Camavinga i tu Tchouaméniego, w ogóle Camavinga i tu Tchouaméni z Realu do Barcelony. Co to są za ruchy transferowe, to ja nie mam zielonego pojęcia, ale pozdrawiam was serdecznie widzowie, dzięki za oglądanie oczywiście, trzymajcie się, łapka w górę, subskryber i do następnego. O nie! Jesteśmy zgubieni!